O kurde. No dobra, niech będzie taki wstęp, w sumie śmieszny będzie. Ja nazywam się Czechu, Eryk Czechu Czechowski i witam was w kolejnym odcinku z gry Fallout 3. Słuchajcie, sprawa wygląda tak. Podchodzi chłop i strzela do mnie z rakiety. I mówi: a nie, to nie ty! No dobra, to wchodź. Ja mówię: no to zacznę tu odcinek, mówię. No jesteśmy i witam was wszystkich bardzo serdecznie. W ogóle zauważyłem, słuchajcie, że wiecie jakie jest OP. Patrzcie jakie to jest OP. Jak się usadowisz na jakby na takim tej drodze, takim mostodrodze, nie? Bo jedyna opcja, żeby cię rozwalić, rozdupcyć, zaatakować, to jest, słuchajcie, przez tego, nie? Muszą cię zraszować tędy, a tu są bardzo podatni na to, że ich rozstrzelasz, więc to jest giga OP. Idziemy, bo tu. Nie wiem, czy tu min nie będzie, bo tu już mnie coś wybuchło. A to chyba chłop z rakietnicy strzelił. No cóż, mam list do rodziny Westów. But I got bigger problems than being the town post office right now. The shit's about to hit the fan in this cesspool, and I don't think I can stop them. Jakie kłopoty? Well, at first they do their typical gang bullshit. You know, break stuff and make lots of noise, but they always kept their distance. Nie wiem, czy nie jest za cicho, delikatnie podgłośnie wam. Możliwe, że nie, nie to. Możliwe, to jest pierwszy, bo tam mi się wszystkie ustawienia dźwięku zresetowały, jak zresetowałem kompo, więc kurde, ciężko mi jest tak wkreślić teraz. Co cię tak wystarczyło? Dlaczego nie walczysz? Yeah, sure. I'll just go and take all of them out by myself. What are you, crazy? As soon as they roll into town, I lock my doors just like everyone else. We could really use some assistance here. Przyjemnością ci pomogę. Pomoc kosztuje. Do I look like I just stepped out of Tenpenny Tower? I barely have a pot to piss in. Co? Do I look like I just... Wygląda na to, że cię okantowali, masz liczyć tylko na siebie. Dobra, kurwa, no pomogę ci. I don't want to take my eyes off the ramp here. There's no telling when the family will return. Can you do me a favor and check on the other people's houses here? You know, make sure they're doing okay. Ale gdzie? Speak with Davis West, Karen Shenzi and Ken Ewers. Ta, pewka. Mam wiadomość do państwa jest to od nich córki. I can't take that. You're just going to have to bring it to the West yourself. Ale gdzie oni tam dalej są? Czy masz im powiedzieć coś więcej o tym miejscu, co się dzieje? Czy masz mi powiedzieć? Most of them have dismantled their shacks and moved on to greener pastures. Those that are still living here are keeping themselves indoors, thanks to the family. Jak sądzisz, gdzie znajdę rodzinę? I think they live somewhere east Aha. or northeast of here. Problem is, they always travel in the dark, so I can't see exactly where they go. There's all kinds of places they could be hiding, like Hamilton's Hideaway, the old Moonbeam Cinema, or Northwest Seneca Metro No to jednak misja będzie bardziej skomplikowana niż sądziłem. No dobra, dobra. Przynajmniej mamy szybki tego, teleport tutaj. Znaczy, wiecie co mam na myśli. Dobra, bo ja myślałem, że to tu. Że tu jest, że tu się tego się. A nie, no tu jest miasto. To jaki norw coś tego owego mi coś tu chłop gada. Dobra, cicho bądź. Drzwi do rezydentów wymaga klucza. Zapukaj. Hello? Is this the mailman? Oh, I do hope my fall catalog has arrived. O czym ty mówisz? Przesyła mi Evan King. Pewnie. Oh, goody! I can hardly wait to browse the latest fashions. Please do. Dzięki. What the hell are you doing in here? Get the fuck out! Puściła mnie twoja żona, wspomniała coś, skąd ta wrogość. Maybe it's because my wife has gone mental. No, wait. I think it's because some lunatics are trying to kill us. Other than that, no reason. Evan King powiedział, że sprawdzi, co dzieje się, wszystko w porządku. Great. Just peachy. I love sitting in my house with my thumb up my ass. Tell Mr. King that sitting here all day isn't going to make us any safer.
We need to take action. No, to śmieszne, bo te domki wydaje mi się, że wystarczy by było trochę przewrócić się przypadkiem, oprzeć i mogło domka by już nie być. A więc co myślisz o Evanie Kingu? Well, he's town mayor or sheriff or whatever he calls himself. He calls all the shots. When he says to get the heck indoors and stay put, we do that. Everyone is keeping themselves safe from the family. If I was you, I'd do the same. Przed rodziną? Talk to Evan King. Przed rodziną? Everyone is keeping themselves safe from the family. Ty, faktycznie, przed rodziną, ale jaką rodziną? They're low-life scum who decided to use Arafu as their own personal amusement park. Oh, they are a fun bunch. A to nie było tych, bo jak ja tu serię, to kogoś rozdupcyłem. A nie, to na koniec odcinka było nawet, wczorajszego. Tak. Dobra. Ale bym ci przypierdol... O kurwa. Ty. Nawet ładno. From all that walking in this horrible heat. Oh, and hungry too. Sit, please. Braylee Ewers is the name. Don't mind my husband Kenneth. He woke up on the wrong side of the bed this morning. Evan King powiedział, że sprawdzi, czy u ciebie wszystko w porządku. Oh, he's such a dear. I must remember to make more of those preserves he loves so much. Oh my, I don't know. Mrs. West is probably whipping up a batch of her famous cookies, and all the kids are playing in the yards. It's so nice outside. The grass looks lovely this time of year. W porządku, ale wiesz, że jakieś 200 lat temu była wojna. Well, I must speak to my husband about that. We could bring it up at the next Homeowners Association meeting. Ah, oh, I do love meetings so much. I think I'll bring muffins. To jest śmieszne w takiej sytuacji, bo ja jestem chyba zbyt bardzo przyzwyczajony do takich dziwności, że jak słyszę to, to nawet jakbym chciał zareagować jakoś śmiesznie i wiecie, to jakoś nie potrafię. Nie wiem, jak... Ten świat mnie... Jeszcze nie wiem, pani Kik. Ten świat jest tyle takiej dziwności, że... wiecie, takie rzeczy dzieją się normalnie, już nie mówiąc kompletnie o kursie grze komputerowej. No wiecie, tutaj to mnie rzadko coś dziwi w grach komputerowych. Wybiegający behemot był zadziwiający w istocie. Przysłała mnie Evan... Jestem... O kurwa, może nie. Przysłała mnie Evan King, mógł wejść? Well, it's about damn time he did something. Come on in, I'll unlock the door. Dziętki. Siemalski. Friendly new face around here. It's been a long time. The name's Karen Shenzi. Evan King powiedział, że sprawdzi, co dzieje, wszystko w porządku. I'm glad he's checking on us, but until someone nips the problem in the bud, we may as well stay inside forever. A więc co myślisz o Evanie Kingu? His best solution to the family is to stay inside our homes and hide. What does that tell them? It tells them that we can be pushed around whenever they want. I'm sick of it. And I'm sick of King. Ale kombo. Siewanie kombo z Beckiem. Czy możesz mi powiedzieć coś więcej o tym, co się dzieje? We're scared shitless. Evan King's got... Ja na przykład mam tak często. I to jest prawda, że mi się kombuje czkawka z czymś, że kombuje mi się czkawka na przykład z piciem wody, autentycznie mówię, więc robię łyk i robię, a tak to nie robię, to jest strasznie dziwne, nie wiem od czego to zależy. A bo palę szlugę, to jest najgorszy już. Bech pal szwajku. No to jak robisz, to jeszcze ci się tam, to boli, nie? Jak tak robisz szkawkę, masz jak palisz szwajku. Więc to jest, no nieprzyjemne jest to bardzo. Więc też często mam tak, że robię... Poważnie, no. To jest strasznie dziwne. Mam to, normalnie sobie kiedyś nagrałem, może... Kurde, przygotuję na następny ci...
No, na chwilę mi się serducha zatrzymała. Nie wiedziałem, gdzie mam save'a. A my... Chciałem się tu wpierdolić, tak? Normalnie? No dobra, to może damy radę, jestem... O! Kurwa, ty... Okej. O, to ciekawe. Siema! A nie ma tu nikogo. Skrzynka z amunicją? No amunicję to bym wziął. No jaka karma, zostaw mnie. Mi się tak ta karma kojarzy z tym, z Don't Starve'em. W Don't Starve'em mówi ci się, pojawia postać. Jak grasz i źle grasz. Spinki, no spinki też bym wziął. Mówicie, że taką spinką potrafi się otworzyć klucz? Ostatnio próbowałem szczerze, mam tu... Patrzcie. Ostatnio próbowałem i się nie dało. Nie u kogoś, no nie u siebie w sensie, ale tak... Nie kurczę naszło, że to spróbować się nie da za bardzo. Znałem kiedyś takiego kolesia. Chłop umiał, no. Chłop brał normalnie spinę i otwierał sobie zamek. I to jeszcze temu. Takiemu wujkowi. Wpierdalał się do chaty. Znaczy my się nawet wpierdaliśmy. Tak było. Iguana na patyku. Ale ciężko jest. Może to zależy też od tego. Może taki prosty właśnie zamek to jest łatwiej. A taki jak masz... Taki klasyczny, gdzie masz trzy jakby takie powiedzmy jakby... Wygląda tak jakby miał trzy kółka. Raz, dwa albo... Drzwiowy. Taki... To jest ciężej mi się wydaje, że tam może... Kurde, no próbowałem, ale to, bo tam jak się uczyłem od tego, taki chłop mówił, że jak tego otworzyć zamek, to się uczyłem, to mówił, że nie tylko spinka jest potrzebna, ale jeszcze jakieś coś, żeby tak zaprzeć, na przykład łyżkę albo coś tam tego, nie? Jakiś kawałek jeszcze metalu. Ja próbowałem tylko spiną, więc tak jest jak jest. Czy tam byłem? Kurwa, gdzie ty? Nie, dobra, czy się pogubiłem? Tu powinien mieć racja? Pewnie, że racja. No. Podobno jest dobry, bo jak było tam w tym... W komentarzu ludzie pisali, że... dzięki, mam nowy rower. Teraz. Więc chyba działa. To tu otwarłem drzwi? Kurwa, co ja robię dzisiaj? Siema. O, mogę odpocząć tu. No, Davis West... marsz. I wygląda na to, że jakby tak wydłubał oczy żonie. Albo coś takiego. Albo sama sobie wydłubała. Brak ci wiedzy, że wymaga znaleźć medycyny. Kurde, szkoda. No nic, ale kimnę się tutaj z nią. Do ranka. O kurde, nie ten przycisk. Po dwu się to robiło, chyba, nie? Tak. Mam w ogóle Wiedźmina, ale nie wiem, czy chciałbym ukrywać Wiedźmina. Kurde, bym sobie pograł tego Wiedźmina. A czy nagrywać Wiedźmina? Wiedźmina już grałem 7 razy, ty. A nadal bym se pograł. Tylko co nie ma tego na kanale, takiej klasyki gry nie ma na kanale. To jest aż, no wydaje mi się, że... Tragedia. Myślę, że powinienem coś z tym zrobić, ale czy chce mi się nagrywać odcinki z Wiedźmina? To już może być ciężej. Wiedźmin jest fajny, jak sobie odpalasz tam i sobie grasz. Tak samo wydaje mi się, że Fallout byłby zdecydowanie fajniejszy, jakbym mógł sobie grać. To nie są takie gry RPG? Tak? RPG chyba, nie? To nie są gry takie do nagrywania, mi się wydaje, że to tam... Jak człowiek nagrywa takie gry, to jakieś tak... Nie? Znaczy, no ja też Wiedźmina za pierwszym razem oglądałem zdecydowanie tak. To było... Nie pamiętam u kogo, możliwe, że u Rojo, ale nie wiem.
No, oglądałem kogoś te Wiedźminy, bo miałem ze słabego kompa. Znaczy, nie, inaczej, wiecie na czym poszedł mi Wiedźmin? Grałem na jakichś 10 FPS-ach i przeszedłem Wiedźmina z tego co pamiętam. To było dawno, bo to był 2013 rok, podkreślmy. Czyli to było 8 lat temu od teraz. Więc trochę tego czasu minęło. Ale wydaje mi się, że grałem na 15 FPS-ach, przeszedłem grę na 15 FPS-ach i odpaliłem nawet, nie no, tam nawet 30 było, tak szczerze, nawet było 30. I słuchajcie, odpaliłem tą grę na karcie graficznej pół giga i procesorze 2,4 herca i to był druga generacja. Poważnie wam mówię, nawet czasem były 30 FPS-y. Nie wiem, co się wtedy stało, ale pamiętam, że kolesiowi pokazałem, że nawet na średnich było 30 FPS-ów. A nawet na wysokich niektórych ustawieniach. Nie wiem, co się wtedy stało, ale tak było. Pamiętam, pokazywałem ziomkowi, że to jest niemożliwe, co się dzieje. Ale się stało. No, zazwyczaj tam było mniej, ale przeszedłem Wiedźmina, później oglądałem. Też może nawet równocześnie, a może odpuściłem sobie granie i oglądałem. Więc na pewno Westowie nie żyją tam. The family must have gotten to them in the last attack. Sons of bitches. A ty nie umiesz kurwa sprawdzić? Yes! If only we had more men, we could stand up to them. I'm sick of them terrorizing Evan, this town. idziemy. Wait a minute. When you searched the West's place, did you find their son Ian's body? Nie udało mi się. Nie udało mi się odnaleźć tylko ciała rodziców. This has to be the work of the family. I've caught that weirdo leader of theirs talking to Ian down by the river. Look, I know I've asked a lot of you already. Tak. Mam wiadomość do państwa Westów, to od ich córki. I can't take that. Po co? No dobra. Thanks, kid. Dobra. Next time. Super. Aha. No dobra. No to robimy misję. Mam dużo do pogadania. A to. Kurwa, to ciebie mam. Poczekaj, poczekaj. Kino pod otwartym niebem. Kryjówka Hamiltona. Stacja Northwest. No i dobra, no ale ja tą mam misję zaznaczoną. To będę miał coś, gdzie mam iść? Aha. No to fajnie. No dobra, to sobie pogadamy. To jak mówiłem, że tego, że właśnie. A. Ja jestem strasznie głośno w ogóle. Może trochę by mi jeszcze było warto przyciszyć. Powinno być chyba teraz dobrze, co? Już tak na pomarańczowo jestem. Kurwa, nie mogę skoczyć? Nie wiem, że nie mogę skoczyć. Będzie kwas. No nie mogę, no zabiję się przecież. Kurka wódka. Dobra, no to właśnie na pewno. Zdecydowanie, znaczy, okej, się ogląda w sensie serii RPG, bo to trochę jakbyś tak grał, no nie? Co idziesz, tu se chodzisz, tu zbierasz. Ja powiem wam więcej. Ja osobiście wolę oglądać, jak ktoś gra, niż grać samemu. No. Chyba, że jest to gra w postaci. Trzeba wybierać na przykład dialogi, jakie się podejmuje i tego. To wtedy chyba wiadomo, że każdy ma jakieś tam inne powiedzmy, podejmuje inne decyzje i tak dalej, więc wtedy no to fajnie jest grać. Ale jeśli chodzi o RPG, to zdecydowanie lepiej mi się RPG ogląda, a nie musisz się męczyć z nagrywaniem. Ale no tak sobie postanowiłem, że sobie nagrywam. No. Chociaż wolę oglądać, tak. Dużo też gameplay oglądam. No, dlatego też niektóre gry. No, na przykład no, jak tego Wiedźmina, tak też obejrzałem raczej, z tego co pamiętam. Coś tam ograłem, ale też głównie to obejrzałem chyba. I to nie jeden raz oczywiście, więc więcej razy oglądałem Wiedźminę niż w niego grałem, bo tam, no nie wiem, strasznie dużo razy, co 8 czy coś. Wiedźmin świetna gra. Zawsze jak ktoś gra na streamie albo coś, to jest, ja wierny widz. Ja widz. Zawsze oglądam. Natomiast grałem zdecydowanie mniej. No, tak więc myślę, że z Falloutem też jest tak, że się zdecydowanie mi by też lepiej oglądały na przykład.
Ale postanowiłem, że będę sobie nagrywać. No i jestem z tego zadowolony, no bo nagrywać też lubię, więc to jest tak pół na pół, ale to nie są łatwe gry do nagrywania, no nie? No bo musisz cały czas jakąś miarę utrzymywać uwagę, o czymś tam chce pierdolić. No bo jak nie będziesz gadać, to co? To będzie nudy będą, no nie? Jak będziesz chodził, tylko nic nie będziesz gadać. Jak ja sobie patrzę na te poprzednie, w ogóle te teraz te początki są strasznie cringe'owe, ale bo mam wrażenie, że nie chcę też krzyczeć za bardzo. Wiecie? I dlatego to jest tak, jak jest. Mieszkaniec Pustkowi. Dobra, no nie wiem, Cześć. Nie, ale właściwie to szukam kogoś. Get away from me, Smoothskin. Masz. The hell you looking at, Smoothskin? Kurwa, ty. Okej. W sensie, o czym już mówiłem, kompletnie wodę zgubiłem. Nie spodziewałem się tu gula. Bo wiecie, bo zazwyczaj jak jest... Bo chodzi o to, że za... O kurwa, no muszę to wziąć. Bo chodzi o to, że zazwyczaj jeżeli coś się dzieje i jest wróg, to ci po prostu pokazuje na dole, że jest gdzieś tu wróg mniej więcej blisko. A teraz nic się nie pokazało, dlatego się tak wystraszyłem bardzo. Kurde. O nie, miałem to wyrzucić, a nie zjeść, ale... pamiętacie, co dałem w ogóle w tego, w książki, to myślałem, że będę mógł je czytać, a to tak nie działa, nie te. Chyba jakieś inne mogę czytać. Nie wiem. A czy tu będę kraść? To nie chcemy mu kultu okradać i tak ma. Przykre życie, smutne. Znaczy nie wiem, czy to smutne, może no zajebiste życie, w sumie co ja gadam. Garam, bo se gadać. Dobra, tunel serwisowy. Ja tu mogę... Radiacja plus 8. No dobra, idziemy. Mam nadzieję, że tu nie będzie tak wysoka. Plus 2. No to kurwa jest wysoko. Plus 1. Słyszę cię. Czym jesteś? To jest źle bardzo. W sensie... Nie damy mu rady. Ja go nie pokonam na... Nie pokonam go młotem. Bo już przed chwilą z nimi walczyłem mniej więcej. I powiem wam, nie pokonam ich młotem. Więc no nie wiem, czy ja... A może ich Barret pokona w sumie. Nie przemyślałem o tym, że one tu mogą przyjść, kompletnie o tym zapomniałem, ominąłem te fakt. O, coś tam jak se poradzi może. O nie, Barret sobie niestety kurczę nie poradzi. Byliśmy tragicznym wsparciem. Dobra, jeszcze raz, mamy jakiś karabin? Mamy. Dobra, bo... Ja bardzo mocno się sram w tych grach, ale mało się sram. W sensie... Pojawiła się u mnie taka niesamowita umiejętność, której nie miałem wcześniej. To jest umiejętność tego, że jak widzę, że... W sensie... Zawsze jak była szansa, że się mogę wystraszyć, to się bałem samego, że się wystraszę, a teraz się tylko mogę wystraszyć, więc to akurat dobrze. Miotacz działa na nich dobrze. Kurwa, na tego akurat chujowo działa, co? Ty. Ten jakiś koks był. Takiś gigasef był. Kurczę, molek. Też by przydało się. A co to daje? Jakiś pojemnik z krwią. To jakiś... To nic prawie nie daje. PW1. Chyba, że na stałe. A nie. To nie wiem. Wódkę, nie? Dobra, to steampaki walimy. Ty, mamy miotacz ognia. Akurat miotacz ognia może nieźle sobie poradzić tutaj z naszą, naszej, z, nas, z tymi. No tak, tak, to akurat topy. Miotacz jest.
To jest też OP, jak sobie idę i to często korzystam z tego. To jest mocne, no. No szczury to jest giga. Młot bije o wiele mniej. No tylko jest ten problem, że ja nie mogę i tak nic z tego się... Przecież to jest, to mnie wkurza, jak widzę, że nie mogę i tak co? Nic nie mogę właśnie, no. Kurczę, to mnie denerwuje. No nawet se nie polutuję, bo co? Otworzę i co? Jak będzie coś fajnego, to se mogę popatrzeć, powiem. O! Ale kołc. No i koniec. No nic tu nie ma. O, automat. No pewka, że tak. Za 3 kapsle na promieniowanie było warto. Źródło wody jest open. Na DC tylko 6. Dobra, nie tędy. Co ja robię? Kurde, co ja robię? Idziemy tego. Ja to żołnierz nie potrzebuję, tak, przede wszystkim. To może sobie ustawić w sumie. Na 3 mi to żołnierz. Ty kurwa jest. Proszę, co? Tędy? Tędy. A to? Tak. Mieszkanie z Polski to... Myślałem, że to X jest. Dobra, to idziemy na dół, no. A, z tego byśmy... No nawet sobie nie weźmiemy, kurczę, karabinu. Znaczy mogę wziąć, ale... Klucz do szafki, o. Patrz... ty. Poczekaj. 12, a to 25 teraz używam. No spoko. Dzięki. Ale tragiczna, odporność 1. To jest zużyte mocno, bo nas nadupsają co czas. Krawisz turmowy. O, no właśnie, będę mógł naprawić. Coś jeszcze podniosłem, tak? Chyba tak, pistolet jakiś. Mogę naprawić. Mówiłem, że dałem... Dałem levela w tego. Naprawianie dałem levela. Nie wiem, czy mówiłem. Więc no. Więc coś tam teraz będziemy więcej naprawiać, więc koks. No Magnum. Waga 4. No zobaczcie, ile to jest warty pitosu. To nie mogę tego wrzucić, kurde. A to? Testy siano warte. Wyrzucę. Kurde molek, przestań mnie gro straszyć. Bez sensu i będę okradać tego Bariego, który nie żyje już. No boję, to jest... Nawet nie mogę olbrzyma wziąć, no. Kurde. No niby mogę skręcić z tego... Tacę karmek, przecież on nie żyje, no. Mogę? No nawet nie mogę skręcić. Ech, jest jak jest. Nie powinienem tracić za to karma, jak już on nie żyje. Wyczyszczona woda, no niech będzie, no. Aha, w jego szafce nie było nic. No to było warto. Ty, mam wrażenie, bo ja też grałem w Cyberpunka ostatnio. Ostatnio, w sensie jak wychodził, no to pół roku temu. Nie no, no jak to widzicie, to może być nawet pół roku temu. Kurwa, ty, pół roku temu Cyberpunk wychodził. Ja pier chruper, ty. Co jest? A grałem Cyberpunka w 3 dni w ogóle. Przyjdzie? Nie no, w 3 dni może nie. Ale no tak trochę żyłem w Cyberpunka. Że no mocne było przytrajherzane w Cyberpunka. W sensie, w 70 godzin zrobiłem tak. Wstawałem, jadłem, piłem, no i 16 godzin grania w Cyberpunka. No to nie wiem ile tam z 70, no to 6 dni. No nie? Zeszedłem Cyberpunk, to cały czas, 24 godziny na dobę, jak tylko mogłem grać, to było grane.
O, blokowany jestem. O, nie mam tego. O, to by fajnie było. Olbrzymem? No możemy dupnąć olbrzyma. Olbrzym pewnie OP. Tylko... Gin! Kurwa. Dobra, git. No one ciężkie, a z młota mu nie wygram na młoty. Już było próbowane. Poza odcinkiem. Na młoty nie wygram. Z chłopem, nie ma takiej możliwości. Mięso butniaka. Może ja mam też zły mental odnośnie tych nagrywania tych rzeczy, bo mam taki mental, że tak jak mówisz, że ostatnio robię takie bardzo, staram się wszystko, że wiecie, że było takie mega, mega treściwe wszystko. I też jak nagrywałem teraz, na przykład chciałem nagryć odcinek z League of Legends, Thresha, tak, Thresh i leci sobie muzyczkę i tam jeszcze Thresh i jak się gra Threshem, tak, że śmieszne wszystko, haha, co to kurwa było? Nie podoba mi się to. To sobie muszę zobaczyć, jest ta pierwsza minuta, muszę sobie pamiętać. Nie podoba mi się to. O kurwa, ale mam chujowego save'a. Ojojoj, tragiczny jest save. Nie podoba mi się to wszystko. Wpytę. Dobra, git. Tu seniu kola wyśniemy Simpaka. Dobra. Co to mnie napierdoliło tak? Co to było? Właśnie, co to było, ty? Poczekajcie. Mini atomowe to jest przesada, już mi się wydaje, w sensie rzutnie rakiet to już jest dużo, nie? Ale wydaje mi się, że mini atomowe to już jest, nie wiem co. Coś by trzeba było ustawić, karabin szturmowy na 4. Nie, do strzelania. Będzie git. Nie wiem co to było. Co to mina była? Kurde, ciężko, nie wiem. Nukola Quantum przestaje działać, w sensie, że co? Błotniak, a to jakiś na chyba sterydach trochę ten błotniak mi się wydaje. Czy my w ogóle idziemy do jakiejś misji? W sensie, czy ja sobie zwiedzam po prostu tego? Aha, ja sobie tego zwiedzam, tak? A nie, nie wiemy w sumie. Bo nie mamy jakiegoś bliżej określonego konkretnie, gdzie mamy iść, jeśli chodzi o tą misję. To tak nie wiadomo. Kurwa. Jebane miny. Simpaki. Ty, simpaki mi się kończą powoli. Jak będę kurwa wchodził w co drugą minę, to na pewno się skończą. Ja pierchruper, no. Jak tu? Już zdecydowałem, że już idę. Kurwa, ja to mam wszystko. Zaraz się... Te błotniaki są puste, więc to mi strasznie... Rozbrój to, bo w to wejdę za 3 sekundy. Ty. Bo te one są puste ogólnie. Śmierdzi mi, że to ja zostawiłem te pułapki, ty. Czy mogło tak być? Nie mogło, bo tu nie byłem nigdy. Nie mogło. Chyba. Wygląda, że nie mogło. Ale są puste, co jest... No jak, i co z tym zrobić, jakby? A. To jeden ammo muszę marnować na to? Kurwa, jaki skam. Czy to mi zleciało na głowę? Ja pierdolę, co wy macie za pułapki, rozjeby. Odjebało ci już od kaski. Slow down there. This area is off limits to everyone but the family. Where the hell do you think you're going? Musisz mnie przepuścić, to ważne, udało mi się znaleźć to, czego szukam. Co to za miejsce? This lovely hole in the ground is Moresti, the headquarters of the family. Okej, opowiedz mi o rodzinie.
don't take stuff, shit guys. We also don't like nosy assholes who creep around asking too many stupid questions. That's right, America. Just... Potrzebujemy tu jesteś. Ale to było chujowe, dobra. Przepraszam, bo jestem taki cringe'owy, jak nagrywam czasem te odcinki. Normalnie to tak nie jestem, po prostu coś mi się odpala, jak żeby nagrywanie i tak dalej. Pamiętam właśnie, na przykład jestem też mega introwertycznym chłopem, więc... No jak introwertycznym chłopem, więc... w momencie, kiedy na przykład odpalałem nagrywanie, słuchajcie... To, albo streama na przykład, to się działo śmieszna rzecz, bo nagle zaczynałem mieć taką ochotę na granie z innymi ludźmi i tak się mega odpalałem. Stawałem się zupełnie inną personą, bardzo, bardzo ekstrawertyczną, rzekłbym. I zawsze jak ktoś mi pisał, siema, zagramy, to byłem mega otwarty na nowych ludzi. W momencie, kiedy normalnie i zazwyczaj to jest zupełnie odwrotnie, bo jeżeli ktoś mi napisze, że... Siema, cały czas z nami taki chłop, którego nie znasz, to już mnie kurwa nosi. Już mówię, to chyba tego, coś tam mnie woła. Twoja matka, że mam wracać do łóżka. Coś, no nie? I zawsze coś tam sobie kombinuje. Z kitu. A tak to jakoś tak się mega od razu ekstrawertyczny robię, jak się pojawia kamera. Nie wiem, jak to się dzieje, ale jest to fajne bardzo, mi się wydaje. I co jest... A mogę to aktywować, myślę, że mogę to podnieść. Widzę przyszłość, bo przyszłość na pewno chciałbym coś tam powlogować trochę. Wiecie, a nudy, no jakbyś vlogował, wiecie. Co, z domu? Nudy, nie? Dlatego widzę szansę na przyszłość, jeśli chodzi o vlogi. Z kimś. Bo jak mam tylko kamerę, to ja jakoś tak bardzo introwertyczny się staje. Nie wiem, jak to działa. No, to jest super ciekawy temat dla mnie przynajmniej. Twoje nieznajome wystarczające jest niewystarczające, aby rozbrać tę pułapkę. To tu jest pułapka. Pułapka na... Ciekawe na kogo, ty. No jo. Oddawaj mnie nogę. Kurwa, ile to jest pułapek. Simpaka bierzemy. No. To jest niesamowite dla mnie. To jest super ciekawy temat, naprawdę. Myślę, że tak się... Że ja tak się dzieje, to nie wiem, dlaczego tak się dzieje, ale tak się dzieje. I to jest takie, kurwa, giga dziwne. Nie, jakbym się stawał momentalnie inną osobą po włączeniu nagrywania. Poważnie wam mówię, no. To jest dziwne. I też często, no, zmieniam się, bardzo się zmieniam. W sensie jestem bardziej, no wiadomo, że no muszę być, wiecie. Jest taki mem, powiedzmy tak, na Twitchu. Zagranicznym. React harder. Że ktoś ma reagować mocniej. No i ja nie będę ukrywać, że... Poczekaj, co? Więc ja mam tak, że jak włączam właśnie nagrywanie, to zaczynam autentycznie reagować mocniej. Nie wiem, kiedy piłka do baseballa waży 4 kilo, chyba że to nie jest w kilogramach, ale w takim razie... A może nie jest w kilogramach. Więc no, więc tak jest. Że często... Więc często jak właśnie rozpoczynam nagrywanie albo streamowanie, to jestem zupełnie bardziej ekstrawertyczną osobą, więc to niesamowite dla mnie z jakiegoś powodu. Nie wiem, dlaczego to się tak dzieje. Ale tak jest i ja to nie robię jakoś turbo specjalnie. O, tak, tak. No. Jest w ogóle nawet nie wiem, bo zaczęliśmy tą rozmowę. Aha, że jestem mega cringe'owy, to tak. Tak, jest to prawda, no jestem giga cringe'owy. Ale to w większości tylko tego. W większości tylko jak nagrywam. Tak ogólnie to chyba nie jestem.
O to on tak może? Robert, słuchaj, porozmawiajmy jak ludzie, dobrze? Robert. Kurwa, nie ma mamy, dobra, wczytuję. Nie było się, to się nie zdarzyło. No, takie ciekawostka odnośnie tego wszystkiego. To jest w ogóle ciekawe, co to jest do strzelania? To jest piąty raz. Czy to jest... Nie, może to jest do hamowania. Ale też wygląda jak wieżyczka do strzelania. Kurde, tu chyba nie byłem. Szczegóły strasznie. Tu byłem. Dobrze idę, nie? Do ich rodziny powiedzmy, tak? Chyba tak. Dobra, nieważne, wisi mi to, czy oni okradają kogoś, czy zabijają. Cokolwiek oni nie robią, jeżeli mają tam handlarza, to jakby... Jesteśmy ziomami największymi, naprawdę. Tylko dajcie mi handlarza, kurwa. Nie no, tu się coś świeci, więc może faktycznie tu mają jakby... Tak, dobra. Dobra, zajebiście tu macie. Super, rośnie. No, jest koks. Tylko jakbyście jeszcze mieli handlarz. Never seen you around here before. I thought I knew everyone in the family. But I don't recognize you. You must be one of Vance's new initiates. Tak, to ja. My name's Justin. I'm pretty new here myself. Szukam Iana Westa. Wiesz, gdzie on jest? Ian, what do you want from him? Musi pogadać z kimś z zewnątrz, spojrzeć na sprawę obiektywnie. I'd never thought of it that way. I suppose he should get a chance to talk to someone. Here's the password to his isolation area. Just please don't mention my name to Vance about this. No, just that Vance said he isn't to be disturbed while he's in meditation. Jest potrzebny w domu jego rodzina. No nie wiem, czy powinien to mówić. Surprised? Well, Ian was there when it happened and did nothing to stop it. If you ask yourself why, the answer is obvious. He belongs with us here. He's one of us. Don't deny him his rightful home. Sounds amazing. Well, Vance told me that this place was called Moresti. It was named after some town way across the ocean in a place called Romania. It's a great way to get back at those assholes out there who think we're losers. If it wasn't for Vance, I'd still be getting the crap beat out of me by those guards in Rivet City. O, muszę wyczyścić okulary. Dobra, dziętki. Ciała. Siema. You got the cash? I got the time. Well, I'm surprised you don't know me. I'm Brianna. I take care of the men. Nie, to jest taki, który mnie zaczyna nosić powoli. No, jak patrzę na siebie, co ja czasem robię. Poczekajcie, bo ja nie widzę jej twarzy. Musimy sobie spojrzeć w oczy. No, jesteś ruda. Zniżka musi być. Opowiedz mi o rodzinie. Najpierw o gangu. As long as we listen to Vance's rules and listen to his stuff, he lets us do pretty much whatever we want. Ale na 100% wygląda jak tamto, tylko z innymi włosami, nie? Z tego. Co za miejsce. It's the last place I ever expected to end up. I mean, look at this place. It's so dark and dingy. What this place needs is a lady's touch. But don't tell Vance I said that. Co kiedy mi Anna Westa? Vance has him in meditation right now. Poor kid. Dobra, moglibyśmy być przyjaciółmi, ja naprawdę nie powinien. Well, that is sweet, but Vance would kick my rather gorgeous ass right out. Nope. Dobra. Bye. Ale czemu nie mogę sobie? Demokracja now i forever. Ty, znaczy nie, no ty. Sorry widzowie, ale jest już północ. Tak ziewam. Pierwsza zasada, nigdy nie ziewaj na odcinku. Kurde, no nie ma co kraść ty za bardzo. Śmieszne, że jak ich ukradniesz, to oni mówią, nie rób tak.
Proszę. Last one I had was a bit chewy. Look who it is. Czy mogę zerknąć? Good, you can buy whatever you like. Beat standing there drooling all over the merchandise. Ja pierdolę, jakie to są biedaki, ty. Ale ma dużo rzeczy. O kurde. Ale to nie będę wam robić na odcinku tego. Nie, bo to strasznie dużo rzeczy. Najpierw idziemy szukać. Idziemy znaleźć tego i tego jeszcze chłopa. Chociaż powiem. Dobra, ale ja wiem, no. Siła rozwala. No nie chcę nic siła. Nie muszę po prostu pomóc tego. Dobra. Może już iść. Nie obchodzi nas to na razie. Znaczy mnie nie obchodzi głównie. Jest w izolatce. Nie, czy to będę miał zaznaczone, czy jest izolatka. Tunel serwisowy. Dzięki za pomoc, gro. No widzę. Znajdź Jana. A nie mogę, tak? Nie mam zaznaczone. Muszę wszystko na czuję. Niedobrze, stare gierki tak mają, że one ci nie prowadzą za rączkę. Nie lubię, jak ktoś mnie nie prowadzi za rączkę w tych grach. Lubię, jak ktoś mi mówi, no musisz iść tu, później iść tam. Jest wiele przeciwników takiego rozwiązania gier komputerowych. Z tego, co mnie właśnie na przykład robią. Z tego, że lubię takie stare gierki. Przestałem... Roya też dawno nie oglądałem. W sumie trochę dla mema, w sensie kiedyś szedłem i nagrałem tego YouTube Rewinda, no i ja to za bardzo nie mam się z kim dzielić takimi rzeczami. To już poopowiadam, jeszcze tu możemy wejść, ale tak widzę, że... A nie, stąd przyszliśmy. To... Gdzie jest jakaś izolatka? Dla mema! Znaczy, nie dla... Na początku wrzuciłem tego Rewinda, nie? Na grupę Roya. No i na hajsy. No bo na tych dwóch grupach coś robiłem, nie? I o ile na hajsach Rewind się przyjął, to na grupie Roya po pół minucie usunęto mi Rewinda. Nie no, po pół nie, ale po minucie. I się wkurzyłem. I napisałem mu, że go nienawidzę i rucham mu starego czy coś. Nie wiem, coś tam mu napisałem śmiesznego, ale to akurat było dla memo bardziej. Z tego względu, że siedziałem sobie z ziomkiem i on mówi, to napisz. Ja mówię, ja nie napiszę, on nie napisze. Ja mówię, kurwa, no to pewnie, że napiszę, no. Jak mi mówi, że nie napiszę, to ja nie napiszę. No i coś napisałem, jakieś głupoty. Kiedy byłem innym człowiekiem. Nie wiem, co napisałem. Nie, chyba go jakieś nie zwyzywałem, jakieś retorycznie, że mu... Chyba pamiętam, że celem miałem, żeby mu się przykro zrobiło. Pewnie nigdy tego nie czytam. Ale dobra. Czy tu będzie izolatka? Nie wiem. Zaraz byśmy musieli zobaczyć. Logowanie admina. Podaj hasło. Mamy? Mamy chyba hasło, nie? Mamy. Otwórz drzwi. Aktywuj ochronę. Może nie. Ja może też nie. Czy tu jest izolatka? Siema, Ian. Szukam cię. Kurewsko trudno cię znaleźć. Przykro mi, Ian, twoi rodzice nie żyją. Wyglądasz na zmartwionego, co takie zrobiłeś. I killed them. My own parents. It was the fucking hunger. That thing that's haunted me my entire life. You must think I'm some sort of monster. W dupie mam to. Wiem, że boli, ale tutaj podda... Może dam ci radę pomóc. How can you help? There's something inside me, something completely messed up. I'm a mutant, a fucking freak. The only person I was ever able to talk to was my sister Lucy, and she's gone. No one gives a shit about me except Vance and the family. Can't you understand that? Chodźmy do domu. Co? Ale ja nie chcę go brać do domu. Czy chcę? No nie chcę chyba. Czy chcę? Napisała go Lucy. Założę się, że zmieni zdanie.
To twoje miejsce z rodziną. Myślicie, że to na pewno za tobą tęskni. Tak, coś jest nie tak, to banda morderców. Przeczytaj ten list. She really misses being home, and she's asked about me and here a lot. I think I had it all wrong. I shouldn't have come here. I bet Lucy is feeling just as bad. Nie wiem, wisi mi to. Ja tu tylko po list Expo. I'm going home to Arfu. I hope to see you there as well. I'm just gonna gather my stuff together and say my goodbyes, then I'll head on back. Oh, nie wiem. Kurde. Wydaje mi się, że może być ciężko. Jeśli chodzi o powrót. Ale jak mówię, że jest jakimś mutantem, to może mu się uda. To wie. No i czkawka. Wybitnie. Obsługi. Dobra widzowie, ja idę se... No ze śmietnika ukradłem im karmę. No nice to see you, a miałeś ruszyć dupę ty, Ian. O dzięki, dzięki. A nie wiem, martwię się. Czy mogę zapytać, że ten twój niezwykły głód jest zrobiony? Aha. Kiedy po raz pierwszy odkryłeś na głos? Byłem 10 lat. We saw some wastelander trying to break open the Brahmin pens and steal one of them, so I ran over and told him to stop. He just laughed and pushed me away. When I fell, suddenly my head started to hurt, and my eyes got all blurry. It was almost like I blacked out. Next thing I know, Lucy was pulling me off the guy. I had ripped his throat open with my teeth. Co powiedziała Lucy o tym, co zrobiłeś temu? She said I like... changed into another person, that I even glared at her and raised my arms like I was gonna kill her. The wastelander took a swing at me with some kind of club. I turned around and jumped on him. I tore his throat open with my teeth. If he wouldn't have done that, Lucy may have been killed too. I just don't know. Rozmawiałeś kiedyś o tym z twoimi rodzicami? She said mom and dad would never have understood. She told me to keep what I did a secret and that she'd try and help me. Thanks to Lucy, she was able to stop that from ever happening again for years. Every time I'd feel the hunger, she'd hold on to me and not let go. After a while, the hunger almost seemed to go away until, well, the capital congressman. Naprawdę wierzysz w wampiry. I really don't. I mean, I'm not totally dumb. I know they were. A to, że on wampirem jest, tak? But who knows? Maybe Vance is right and vampires were just people like us who learned to control their hunger and drink only blood. I mean, vampires are regarded as feared monsters instead of hunted animals like cannibals. Kind of makes sense. Nie rozumiem nic. Dzięki. Wiem, że to porozmawiamy o tym, co zaszło. A właściwie... O. O, to w sumie chciałem wiedzieć, co zrobiłeś ze swoimi rodzicami. Kurde, w ogóle nie kąpałem się 3 dni. 2 i 3/4. I can see what's happening. Bo trzy dni minie za kilka godzin. No powiedzmy za 10. No to prawie 3. Skąd Vance wiedział, że należysz do nich? That's the weird thing. He has some sort of crazy sixth sense about or something. Maybe all of our kind. As soon as I was with the family, I really felt at home for the first time in my life. It's like all these people are my real brothers and sisters. To czemu idziesz? Czemu doszło do tego, że opuściłeś RFU? Na ścianie był znak rodziny. Vance told me later that he was basically covering for me and allowing the family to feed at the same time. Since my parents were already dead, they drank their blood and left the mark on the wall. He didn't want Evan to suspect that I had done it. The irony is they were stalking our town to feed anyway. It's almost like Vance knew this would happen. Was it at all? Czyli, że wszyscy tutaj, to też są te wampiry, czy coś takiego, tak? Z jego starzy też byli.
Dobrze Kumalski, czy nieźle? Ja pewnie źle, w sensie. Pewnie źle kto Kumalski. Sens mnie. Dobra, widzowie. Widzimy się jutro, godzina 16. Ja tu muszę pohandlować, wszystko posprzedawać, powymieniać. Chłop tam miał jakieś steampaki, więc na pewno ubijemy jakiś porządny interes. Więc tak, jeszcze tu sobie pogadamy, wrócimy, rozbroimy bombę w Megatonie. Kurde, ile rzeczy fajnych jutro. Więc tak to będzie wyglądać, ja idę sobie handlować, moi drodzy. Do zobaczenia, widzimy się jutro o godzinie 16, bo odcinki na tym kanale są oczywiście, moi drodzy, codziennie. Trzymajcie się ciepło, miłego dnia oraz miłej nocy. Zostaw łapkę, komentarz oraz subskrypcję i wpadnij linki w opisie. Instagram, drugi kanał, Twitch, kanał vlogowy, gdzie robię vlogi, nie robię, ale mogę kiedyś robić. Do zobaczenia, trzymaj się, jeszcze raz, zdrówka i tego, wiecie, wszystko, pa. Kochajmy się wszyscy, elo.